Chcemy być tam, zawsze tam, gdzie ty, być tam, zawsze tam, gdzie ty, być tam. Śmiało, dzięki Wektrze nie musi się pan rozstawać z ulubioną rozrywką. Yeah! Zabierz ze sobą TV Smart i spraw, że rozrywka będzie zawsze tam, gdzie ty. Teraz z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Karolina Morawka, witam serdecznie i zapraszam na poniedziałkowy program Telewizji Regionalnej 8. Zobaczcie, jakie tematy przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Polscy strażacy ukraińskim strażakom. Tu Tubądzin Wolej Mosir Sieradz kontra Lechia 2 Tomaszów Mazowiecki. Ferie z Mosirem. Warsztaty artystyczne w BWA. Sieradz wspiera uchodźców z Ukrainy. Mieszkańcy mają możliwość przekazać dary i już to robią. Najpotrzebniejsze rzeczy gromadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta. 28 lutego w Sieradzu ruszył punkt pomocowy dla Ukraińców. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Sieradzkim Urzędzie Miasta przyjmowane są dary rzeczowe dla uchodźców. Prowadzona jest również zbiórka dla Ukraińców, którzy przyjechali do Sieradza, jak również przygotowany zostanie transport darów dla obywateli Ukrainy, którzy pozostali w kraju. Dary przyjmowane są w budynku MOPS przy ulicy Polnej 18/12 w godzinach od 8 do 15 oraz w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta w godzinach od 7.30 do 15.30. Oba punkty pracować będą od poniedziałku do piątku. Prosimy o to, aby nie przesadzać z odzieżą. Dziś to, co jest bardzo potrzebne, to są środki opatrunkowe, baterie, latarki, żywność długoterminowa i najlepiej, jakby była hermetycznie zapakowana. Mówimy tutaj o środkach higieny osobistej, o chemii, która jest potrzebna, ale również i o pieluchach dla dzieci i dorosłych, podpaski, pasty do zębów, ręczniki. Prosimy również, jeżeli taka potrzeba będzie i ktoś taką potrzebę serca odczuwa, aby w takich darach znalazł się sprzęt kwatermistrzowski. Tutaj mówimy o kocach, o śpiworach, czy ewentualnie o pościeli. No i mówimy też o tych najmłodszych, czyli zabawki, malowanki, kredki, takie artykuły potrzeby zaspokojenia czasu wolnego tych, którzy trafią do nas, do miasta Sieradza, ale również, abyśmy mogli wysłać to na Ukrainę. Proszę również, aby wszyscy ci, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości i znaleźli się tutaj w naszym mieście, żeby się kontaktowali z Urzędem Miasta w godzinach pracy od godziny 7.30 do 15.30, ale również proszę, aby całodobowo wszyscy ci, którzy mają wątpliwości, co należy zrobić i czy to są obywatele naszego miasta, czy to są goście, którzy uciekali przed wojną, żeby kontaktowali się na numer kontaktowy, podam go, 506-827-630, powtórzę jeszcze raz, 506-827-630, to jest miejski punkt konsultacyjny, czynny 24 godziny na dobę. Tam będą osoby, które zechciały z nami współpracować, one się dobrze posługują językiem ukraińskim, będą takim łącznikiem między Urzędem Miasta, osobami, które takiej pomocy potrzebują, ale również i z służbami, które będą mogły przeprowadzić relokację takich osób,
abyśmy mogli tą pomoc nieść. Zapraszam serdecznie do Urzędu Miasta albo do MOPS-u, abyśmy mogli zidentyfikować wszystkich tych, którzy do nas już trafili. Ja wiem, że przez cały weekend w indywidualny sposób osoby jechały na granicę, czy jechały do punktów takich relokacyjnych, przywozili mieszkańców do naszego miasta. Chcemy ich objąć opieką, ale musimy posiadać wiedzę, gdzie oni są, gdzie są rozdysponowani, gdzie są rozlokowani, abyśmy mogli przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zobaczyć, w jakich warunkach mieszkają, tak żeby się dobrze czuli w naszym mieście, ale również żebyśmy mogli zidentyfikować ich potrzeby, bo ktoś będzie potrzebował wizyty u lekarza i skierujemy we właściwe miejsce. Ktoś przyjechał i nie będzie miał na przykład środków do życia, to również jesteśmy w stanie dzisiaj już zorganizować posiłki, opiekę nad dziećmi, czy opiekę psychologa, czy nawet opiekę prawnika, bo to do tego też jesteśmy również przygotowani. Dlatego apelujemy, aby wszyscy ci, którzy już przyjęli uchodźców z Ukrainy, zgłosili się do Urzędu Miasta, czy do MOPS-u, żebyśmy mogli wszystkie te osoby zidentyfikować i żebyśmy mogli do nich już bezpośrednio trafiać. Jeszcze raz apeluję o to, abyśmy przygotowali się na długi dystans pomocy, nie tylko na tą chwilę, nie na dzisiaj, ale żebyśmy to traktowali w kategoriach tygodni, a może i miesięcy. Niezbędne będzie również wsparcie wolontariuszy, którzy pomogą nawiązać kontakt z osobami, które przyjechały do Sieradza i będą chciały zostać tutaj na dłużej. Prosimy o zgłaszanie się szczególnie osób, które znają język ukraiński. Wolontariusze mogą zgłaszać się do siedziby MOPS przy ulicy Polnej 5 lub Polnej 18/20. Szukasz ratunku przed wojną, chcesz wesprzeć uchodźców, tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz www.pomagamukrainie.gov.pl. Pomoc kierowana będzie do osób przebywających na terytorium Ukrainy, a także do obywateli Ukrainy, którzy są już na terytorium Polski. Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami. Uruchomiona została specjalna infolinia dla obywateli z Ukrainy. Jeżeli potrzebujesz tymczasowego zakwaterowania, nie wiesz gdzie się zgłosić lub masz jakieś inne pytania, zadzwoń 42 664 10 81. Ofertę wsparcia dla uchodźców z Ukrainy można składać na adres lockie@ukrainy.gov.pl. Apelujemy, aby udzielana pomoc i wsparcie zaplanowane było długofalowo, a nie jednorazowo. Należy również zwracać uwagę na to, jakie przedmioty są niezbędne i gromadzić tylko te według podanych list. Z pomocą ruszyli również strażacy z PSP i OSP. Tutaj wsparcie skupiło się na doposażeniu strażaków działających na terenie Ukrainy i walczących ze skutkami wojny. Strażacy z PSP w Sieradzu oraz jednostek ochotniczych odpowiedzieli na apel głównego komendanta Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Bartkowiaka oraz na prośbę komendanta powiatowego, przekazując sprzęt i wsparcie dla strażaków z Ukrainy walczących ze skutkami wojny i licznymi pożarami. Razem z ochotniczymi strażami pożarnymi zgromadziliśmy plus nasz sprzęt. Przepatrzyliśmy to, co nam jest jakby już troszeczkę zbędne. Bardziej przydałoby się może kolegom, a u nas gdzieś zalega w magazynach. To była pomoc od strażaków dla strażaków. Strażacy ukraińscy głównie prosili o wyposażenie osobiste, ubrania specjalne, o hełmy, o armaturę wodną, o węże pożarnicze, o prądownice wodne. Więc odpowiadając na ten apel, udało nam się zgromadzić około 120 hełmów pożarniczych. Nie są to hełmy nowe, ale są to hełmy używane, ale w bardzo dobrym stanie. Węże pożarnicze, około 100 węży pożarniczych, które wraz z armaturą wodną pomogą jakby tam skutecznie gasić te pożary wywołane skutkami wojny. Zebraliśmy zestawy medyczne i to wszystko razem powędrował cały ten sprzęt, ubrania specjalne, które będą chroniły strażaków. To wszystko powędrowało, zawiezione zostało transportem do Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Stamtąd z całego województwa środki wędrują do Komendy Głównej. No i potem następnie z całej Polski będą wędrować na wschód, na Ukrainę. Dzięki akcji udało się zebrać sporo potrzebnego sprzętu. Dziękujemy wszystkim jednostkom, które odpowiedziały na apel. W środowym serwisie powiemy więcej o kolejnych akcjach pomocowych organizowanych w regionie.
Sobotnie spotkanie Tubondzi na Wolei Mosir-Sieradz z Lechią 2 Tomaszów Mazowiecki było bardzo zacięte i przyciągnęło na trybuny mnóstwo kibiców. Stawką tego meczu było nie tylko objęcie pierwszego miejsca przez jedną z tych drużyn, ale także to, czy Sieradz, czy Tomaszów będzie gospodarzem wojewódzkiego Final Four. Sobotni mecz Tubondzi na Wolei Mosir-Sieradz z rezerwami Lechii Tomaszów Mazowiecki był nie tylko ostatnim meczem w rundzie zasadniczej we własnej hali. To spotkanie zadecydowało także, która z tych drużyn jest bliżej wygrania trzeciej ligi łódzkiej i kto zorganizuje wojewódzkie Final Four. W pierwszym secie Tubondzi na Wolei objął prowadzenie. Młody zespół z Tomaszowa nie dawał za wygraną i walczył z sieradzkim zespołem jak równy z równym. Kiedy wydawało się, że zespół trenera Patryka Spychały wygra seta, Lechia doprowadziła najpierw do wyrównania, a następnie do gry na przewagi. W ostatniej akcji Bartosz Łazarowicz został zatrzymany przez jednoosobowy blok i pierwszego seta wygrała Lechia 27-25. Początek drugiej partii z początku był wyrównany. Z czasem kilkupunktową przewagę objęli śladzenie, którą utrzymali do końca seta. Zagrywka w siatkę zawodnika Lechii dała wygraną Tubondzi na Wolei w drugiej partii 25-20 i wiadomo było, że to spotkanie zakończy się po przynajmniej czterech setach. W trzeciej części spotkania początek również był zacięty, choć niewielką przewagę punktową mieli gospodarze. W dalszej części seta śladzenie prowadzili 4 punktami, a swoją przewagę powiększali jeszcze mocniej, aż do 8 oczek. Goście próbowali odrabiać straty. Autowa zagrywka siatkarza z Tomaszowa dała wygraną śladzaną 25-19. Podobnie jak w drugim i trzecim secie, początek czwartej partii był wyrównany. W dalszej części seta na prowadzenie wyszli gospodarze, którzy dyktowali przyjezdnym swoje tempo gry. Sieradzanie wygrali tego seta 25-19 i cały mecz 3-1. A to, jak zacięte było spotkanie i jak sieradzcy kibice wspierali siatkarzy, możecie zobaczyć i usłyszeć Państwo sami. Cięższy mecz. Zespół z Tomaszowa gra bardzo dobrze. Chcieliśmy im się zrewanżować za porażkę u nich 3-0. Udało się wygrać 3-1, chociaż pierwszego seta prowadziliśmy bardzo wysoko w końcówce. Niestety znowu zrobiliśmy głupie błędy. Identycznie zagraliśmy w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie też prowadziliśmy w pierwszym secie bardzo wysoko i w końcówce nas zespół Tomaszowa pokonał. I w kolejnych dwóch setach się nie podnieśliśmy. Dzisiaj chwała dla drużyny, że się podnieśli. Chłopaki zagrali bardzo dobrze, walecznie i gratulacje dla nich. Żeby nie powtórzył się Tomaszów, żebyśmy się skupili i nie możemy dopuszczać do straty 5 punktów z rzędu zespołem młodzieżowym, bo młodzież gra w ten sposób, że jeżeli im idzie, to naprawdę będą się nakręcać. Jak zrobi się raz, dwa razy, zablokuje się zespół, to później zaczynają robić błędy, kombinować i tak było już widać później, że jak im nie szło, no to kilka błędów porobili, takich głupich ataków w siatkę czy fałt, więc no, dobrze zespół spełnił to, co miał. Nie przegraliśmy jeszcze meczu w naszej hali, więc walczymy o pełną pulę w Rozprzy, tam też nie będzie na pewno łatwy mecz, bo to jest chyba czwarty zespół z pierwszym będzie grał, więc musimy tam wygrać za 3 punkty i wtedy mamy pierwsze miejsce i turniej finałowy, który jest dużym plusem dla nas, bo na naszej hali gramy bardzo dobrze w Tomaszowie, gra się na lodowisku, więc tam na pewno byśmy nie chcieli wracać. Dzisiejsze mecze i te wcześniejsze pokazują, że wraca powoli ten doping, czyli to, z czego słynął Sieradz podczas swoich spotkań. Wraca doping i na pewno jest łatwiej grać przy wsparciu kibiców. No na pewno nam to dzisiaj pomogło, więc bardzo dziękujemy kibicom, którzy przyszli i nas wspierali. Liczymy, że będzie coraz więcej tych kibiców, w końcu się ruszy, tak jak za dawnych czasów, tak jak wspomniałeś.
Więc fajnie, że powolutku idzie coraz lepiej, klub też coraz lepiej funkcjonuje, więc liczmy, że uda się tą drugą ligę wywalczyć i wszyscy będziemy grali dla Sieradza tak naprawdę, bo tu zawsze są jakieś kłótnie o to niepotrzebne całkowicie. No na pewno tylko zwycięstwo i wyjścia dalej w Polskę, a później zobaczymy, czy turniej też będzie u nas, czy gdzieś będziemy jechać, ale zespół mamy na tyle mocny, że powinniśmy wszędzie walczyć o wygraną. Po zwycięstwie nad Lechią 2 Tomaszów to Bądźin Woloń został nowym liderem trzeciej ligi. Po 17 kolejkach Sieradzanie mają na koncie 47 punktów. Przed zawodnikami Patryka Spychały jeszcze jedno ligowe spotkanie. 12 marca pojadą do Rozprzy na mecz z Kasztelanem. Jeśli tu Bądźin Woloń zwycięży w tym spotkaniu, to Sieradz będzie gościł 3-dniowy turniej Final Four z udziałem 4 najlepszych trzecioligowców. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 25 do 27 marca. Za nami 2 tygodnie ferii zimowych. Dzieci i młodzież mogły korzystać z bogatej oferty, którą przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, a propozycji było co niemiara. Od zajęć tanecznych przez warsztaty karate i lekkoatletyczne po turniej tenisa stołowego i koszykówki. Za nami ferie zimowe. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu przez 2 tygodnie organizował wiele interesujących zajęć, warsztatów i turniejów, które przyciągnęły dzieci i młodzież. Większość z nich odbyła się w hali sportowej MOSIR przy ulicy Łokietka. W pierwszym tygodniu w zajęciach uczestniczyło około 250 dzieci. Część z nich wzięła udział m.in. w zajęciach z lekkiej atletyki. Bardzo fajnie. Co tutaj robicie ciekawego? Ćwiczymy, biegamy. Warto się poruszać trochę w ferie? Tak. A tak to jakie masz plany na ferie jeszcze? Nie wiem. A tutaj sobie trochę czas zapełniasz? Tak, tak. Bardzo fajnie. A dlaczego zdecydowałaś się, żeby tu przychodzić? Bo to są bardzo fajne rzeczy. A to co tutaj robicie? Bardzo różne rzeczy. Trochę sportu? Tak. Lubisz biegać? Bardzo. A co jeszcze będziesz robiła w ferie? Pojadę wkrótce do babci. Bardzo fajne, właśnie takie odpoczynki. Wszystko jest zaplanowane dobrze i jest super. A co tutaj jeszcze robisz ciekawego, powiedz? Jakieś też właśnie eksperymenty wczoraj były, jeszcze karata wczoraj była też. A dzisiaj lekkoatletyka, biegasz? Tak. Będziesz jeszcze tu przychodził? Jasne, będę zawsze przychodził, kiedy będzie taka okazja i tyle. Lubisz biegać, lubisz sport? Bardzo właśnie. Jeszcze chodzę na treningi piłki nożnej, na basen, takie inne rzeczy. Szczególną frajdę i zdecydowaną nowością w ofercie MOSIR na ferie były warsztaty z akrobatyki sportowej. Dzieci i nie tylko mogły nauczyć się podstawy skoków, przewrotów czy salt. Oczywiście nie zabrakło skoków na lubianej zarówno przez dużych, jak i małych trampolinie. Łączymy właśnie te wszystkie dyscypliny, gdzie jeśli chodzi o ogólny rozwój dzieci, jest to najbardziej optymalne i rozrywkowe właśnie dla dzieci, żeby je zachęcić do uprawiania tego sportu. Jeśli chodzi o pierwsze zajęcia, jakiekolwiek w Sieradzu, 30 osób, jest to bardzo zadowolący wynik i zrobimy tak, żeby właśnie te dzieciaczki poczuły właśnie to, co my czujemy od już 20 ponad lat, czyli pasję do tego sportu. Jak Ci się podobają zajęcia dzisiejsze? Są fajne. Czego możesz się nauczyć na tych zajęciach? Różnych rzeczy. Na przykład? Salt, wrzut w tył, gwiazd, stanie na rękach. Chciałbyś w przyszłości uprawiać akrobatykę? Tak, chciałbym. Jak Ci się podobają zajęcia? Fajne są. Czego możesz się tutaj nauczyć? Stać na palcach. A czy chciałbyś w przyszłości uprawiać ten sport? Tak. Fajni trenerzy, fajne ćwiczenia? Tak. Jak Ci się podobają dzisiejsze zajęcia? Są fajne. Czego możesz się nauczyć? Stanie na rękach, salta w przód, salta w tył, robienie mostku. Inną nowością były zajęcia taneczne. Były one prowadzone w 2 grupach wiekowych od 7 do 9 lat i od 10 do 15 lat. Są to zajęcia, które promują wychodzenie z domu podczas ferii, żeby dzieci miały jakieś zajęcia, żeby nie siedziały w domu przed komputerem, przed tabletem, przed telewizorem, tylko żeby miały co robić w te ferie, jak mają wolny czas. Jest to taniec nowoczesny, właśnie street dance, house, hip-hop, locking, popping, elementy breaka, czasem nawet akrobatyki. I właśnie są to zajęcia, które ja prowadzę. I w pierwszym tygodniu, we wtorek było sporo osób, naprawdę dużo, dużo, ale to, co było w czwartek, to przerosło moje oczekiwania i naprawdę było bardzo, bardzo dużo dzieci. Było mnóstwo, cała sala, że w pewnych momentach aż ciężko było nawet to wszystko ogarnąć, ale się jakoś udało, więc myślę, że to był akurat dobry pomysł, żeby takie zajęcia zrobić we feriach.
drugi raz. I jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba w sumie, tak. A co tu robicie dokładnie? Zawsze jakby tak tańczymy. Robimy rozgrzewkę na początku, a później tańczymy. I co jest takiego fajnego w tańcu? W sumie to nie wiem, bardzo mi się podoba taniec, bo tak jest ruchliwy i tak się jakby można rozruszać i nie jest zimno. Już prawie czwarty, ale chodzę również do pana tańczyć w Sieradzu. I jak ci się podobają te zajęcia? Jest fajnie, ruszamy się, lubię się ruszać, jest również gimnastyka. Po prostu lubię tańczyć, to jest taka moja miłość. I co jest właśnie takiego fajnego w tańcu? Zawsze można się rozciągnąć, ruszamy się po prostu. Tradycją jest zaś Zimowa Akademia Karate, która niezmiennie budzi ogromne zainteresowanie wśród dzieci. No uważam, że było wspaniałe, bardzo dużo dzieci przyszło na nasze zajęcia. I bawili się w karate z naszymi instruktorami. Mamy normalnie trening też naszych młodych zawodników w różnych grupach wiekowych. Tak jak najmłodszą grupę, którą mamy, to mamy 4-6-latki i oni teraz właśnie na tym polu sobie tutaj zaczynają trenować, ale też grupę 7-8 czy 9-12. Najważniejsze, żeby dzieci nie nudziły się we ferie. Dokładnie. Dzisiejsze czasy są takie, że dzieci siedzą przed telewizorami, przy komputerach. Trenuję na co dzień karate. Jak ci się podoba ta dyscyplina sportu? Bardzo mi się podoba. Co jest w tym fajnego? Wszystko. Znaczy mamy rozgrzewkę, mamy elementy walki, czasem mamy jakieś zabawy. Czyli polecasz innym? Tak, na co dzień. Jak ci się podoba? Bardzo fajnie. I co takiego jest fascynującego w karate? Wszystko. A konkretnie? Mamy jakieś zabawy, walki, głównie walki i techniki. Czyli polecasz innym? Tak. Trenujemy właśnie na co dzień, inaczej też mogę powiedzieć, że w poniedziałki i w środy tylko. I co jest takiego fajnego w karate? Wszystko jest fajne w karate. Można się podćwiczyć, zmęczyć i się fajnie bawić. Główna zasada tego jest prawie praktycznie. I czy polecasz innym tą dyscyplinę sportu? Tak, i to bardzo, no można być, jako będzie ktoś dorosły, to wtedy będzie mógł się obronić lub atakować. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty z animatorami z Happy Kids oraz zabawy w sali zabaw Bajkowa Kraina. W każdy feryjny piątek Mosir organizował turnieje. 18 lutego w hali Mosir przy ulicy Sportowej miał miejsce turniej tenisa stołowego. W kategorii Open wzięło udział 21 zawodników. Najpierw zawodnicy zostali przydzieleni do grup, z których wychodziło 3-3 zawodników do turnieju głównego, który rozgrywany był systemem brazylijskim. Turniej wygrał Szymon Zajda, a na podium znaleźli się odpowiednio Piotr Gutkowski i Tomasz Zajda. W kategorii kobiet grało 7 zawodniczek z systemem każda z każdą. Najlepszą zawodniczką okazała się Oliwia Zawiasa, a podium uzupełniły Oliwia Skonieczna, i Gabriela Kaczmarek. Z kolei 25 lutego w hali przy ulicy Łokietka rozegrano turniej koszykówki 3x3. W rozgrywkach uczestniczyło 13 drużyn w 2 kategoriach wiekowych. 4 najlepsze zespoły z każdej z kategorii nagrodzone zostały medalami. W kategorii młodszej zwyciężył zespół Basket Króliczki, a na drugim i trzecim miejscu znalazły się odpowiednio Siła Ognia i Smerfy. Z kolei w kategorii starszej najlepsze były Super Strikers, a podium uzupełniły zespoły o nazwie Klaudyny i Staruszki. Propozycji było co niemiara i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zajęcia przyciągnęły mnóstwo młodych sieradzan. Teraz dzieci i młodzież po 2-tygodniowym wypoczynku powrócą do szkolnych ławek. Sieradzka młodzież w trakcie ferii uczestniczyła również w warsztatach artystycznych. Zajęcia odbyły się w sieradzkim BWA. Były to warsztaty z cyklu Spotkania ze sztuką. Zajęcia poprowadziła Marzena Sroczyńska-Gudajczyk, autorka wystawy Walka sztuki z pandemią. Zajęcia odbyły się w ramach współpracy BWA ze Zduńskowolskim Liceum Plastycznym. Dzieli się Pani twórczością swoją z mieszkańcami przez chociażby organizację tej wystawy, ale ponadto tłumaczy Pani sztukę i dzieli się swoją wiedzą dotyczącą tego, jak tworzyć. Skąd ten pomysł?
Tak, w zasadzie pomysł, jest to moja codzienność, że tak powiem, bo też kształcę w liceum plastycznym w Zduńskiej Woli i nie ukrywam do tych form właśnie, kiedy uczymy rysunku malarstwa, też jakieś elementy wprowadzam z zakresu historii sztuki. Cykl spotkań ze sztuką został zainaugurowany 17 lutego. Efektem zajęć było stworzenie przez młodzież wielkoformatowej mozaikowej kompozycji. Jest to tak zwana imitacja mozaikowa właśnie na bazie eksponowanej obecnie na wystawie formy w postaci obrazu, tej kompozycji w postaci dwóch obrazów. Tym razem tematem warsztatów była martwa natura muzyczna, inspirowana twórczością Pabla Picassa i Georgesa Braca. Działania poprzedzone zostały krótką prelekcją. Za chwileczkę młodzież po obejrzeniu prac eksponowanych w dwóch salach na podstawie wyobraźni i obserwacji wielkoformatowej martwej natury z instrumentami przystąpi do działań w technikach malarskich, rysunkowych i w technice kolażu. W planach są oczywiście kolejne spotkania artystyczne, a sieradzkie BWA zaprasza miłośników sztuki. Tym akcentem kończymy dzisiejsze wiadomości z regionu. Nasze materiały dostępne są na www.8tvr.pl, na Facebooku i kanale YouTube. A już za chwilę m.in. Łódzkie na Plus i relacja z sobotniego Łaskiego Pączka. Zostańcie z nami. W audycji Łódzkie na Plus dowiecie się o wsparciu Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego Pomagamy po Nawałnicach, o premierze portalu Drzwi do Kultury oraz wręczeniu odznaki za zasługi dla województwa łódzkiego. Łódzkie na Plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Nawałnice, które w ostatnich dniach przeszły przez kraj, po raz kolejny pokazały, jak potrzebna jest natychmiastowa pomoc w usuwaniu ich skutków. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, województwo łódzkie powołuje do życia Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe Pomagamy. Każdy samorząd, który do nas dołączy, będzie mógł liczyć na szybkie wsparcie. Proponuję taką formułę samopomocy samorządowej. Pamiętajmy, że mamy całe lato przed nami, a najgorsze wydarzenia, jak pamiętamy, w ubiegłym roku były w późniejszym okresie kalendarzowym. Nasz samorząd już zabezpieczał w budżecie 300 tysięcy złotych. Władze województwa są jednak gotowe do zwiększenia tej puli. Poza tym każdy z członków stowarzyszenia będzie wnosił roczne składki, których wysokość uzależniona będzie od liczby mieszkańców. Szybka pomoc to jest właśnie to, czego my najbardziej potrzebujemy. Pan marszałek tu mówił o bardzo fajnym strumyczku, który tak naprawdę jest bardzo mocno potrzebny, bo my patrzymy to po ostatnim weekendzie. Co prawda tylko dwa domy mieliśmy uszkodzone, ale zwykła taka ludzka pomoc finansowa na podstawowe rzeczy była bardzo istotna. Solidaryzm, solidarność taka międzysamorządowa jest bardzo wskazana. Nie tylko w tych trudnych sytuacjach, kryzysowych sytuacjach, ale w tych kryzysowych sytuacjach w szczególności. Samorząd barw politycznych nie powinien mieć. Powinniśmy współpracować, współdziałać dla dobra mieszkańców. Aż 3000 melomanów wysłuchało walentynkowego koncertu Kochajmy Filharmonii Łódzkiej, pierwszego wydarzenia transmitowanego za pośrednictwem nowego portalu streamingowego Drzwi do Kultury. 650 osób zasiadło na widowni, pozostali cieszyli się muzyką w domowym zaciszu przed ekranami smartfonów i laptopów. Przypomnijmy, Drzwi do Kultury, czyli najnowszy projekt naszego samorządu, to szeroki dostęp do oferty Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego. Honorową odznakę za zasługi dla województwa łódzkiego wręczyła 95-letniemu Janowi Juszczakowi przewodnicząca sejmiku Iwona Koperska. Jan Juszczak to postać niezwykle zasłużona dla gminy Sokolniki. Długoletni dyrektor szkoły podstawowej w Sokolnikach, publicysta, działacz społeczny, kronikarz, historyk, obserwator przyrody, pszczelarz, do tego aktywny działacz zespołu folklorystycznego Sokolniki, a także autor wielu książek sławiących region i przyrodę.
Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na zorganizowanie dwutygodniowego i bezpłatnego letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych z województwa łódzkiego. Na realizację zadania przeznaczono 230 tysięcy złotych. Wnioski w wersji elektronicznej można składać do 7 marca za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. Za nami tłusty czwartek i ostatki. Gmina Łask z okazji 600-lecia zaprosiła mieszkańców na mały poczęstunek. Na rynku rozdano 600 pączków. Akcji towarzyszyły także występy artystyczne i smakołyki przygotowane przez koła gospodyń. Pierwszy łaski pączek uważam za otwarty. Panie burmistrzu, tak myślę, że nic bardziej chyba nie integruje jak wspólna biesiada, prawda? Jestem co do tego przekonany, oczywiście podzielam pani redaktor pogląd i stąd ta dzisiejsza impreza. Ktoś wpadł na wspaniały pomysł i od razu to kupiliśmy, oczywiście w cudzysłowie, i realizujemy. Pod hasłem 600-lecie Łasku to nie byle jaki jubileusz. No rzeczywiście jubileusz jest bardzo piękny, będzie obchodzony cały rok, będzie wiele bardzo różnych cennych wydarzeń. Jak powiedziałem, nasi mieszkańcy się integrują, mieszkańcy się włączają ze swoimi propozycjami. Na przykład powstała taka myśl, którą też używając tego słowa kupiliśmy od razu, mianowicie żeby wkopać obok urzędu kapsułę czasu, przykryć dużym głazem, tam w tej kapsule pewne rzeczy umieścić, napisać, że to na pamiątkę jubileuszu 600-lecia w roku 2022 i mniejszymi literami do powtórnego otwarcia w roku 700-lecia uzyskania praw miejskich, czyli w 2122 roku. Mnie się to bardzo podoba. Hu, 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 to taka odległa przyszłość, bym powiedziała. A czy może... W przyszłości, pani redaktor. A czy może pan burmistrz uchylić rąbka tajemnicy, co się jeszcze będzie działo w ramach jubileuszu? O, będzie bardzo dużo się działo. Niemal w każdym miesiącu będą jakieś uroczystości. No już odbyliśmy uroczystą sesję. Było wielu ważnych zaproszonych gości. Następnie chcemy wkopać tą kapsułę czasu. Następnie organizujemy jarmark łaski, który oczywiście także będzie nawiązywał do tego wspaniałego jubileuszu. Będą koncerty, następnie festiwal Róż, który w tym roku także będzie rozbudowany, bo ja przypomnę, że Ziemia Łaska, jak ja twierdzę i chyba mam rację, Ziemia Łaska jest najbardziej ukwieconą ziemią w Polsce właśnie tego typu kwiatami. Następnie będzie oddanie, ja to umownie nazywam, ławeczki prymasa Jana Łaskiego, bo to wiadomo najwybitniejszy łaskowianin, osoba po królu druga w państwie jako prymas, tak zwany Interrex. Następnie także będą koncerty jeszcze we wrześniu, no i prawdopodobnie zakończymy gdzieś w listopadzie. Sobotni łaski pączek, a właściwie 600 pączków przygotowanych z okazji jubileuszu miasta. Na łaskim rynku zrobiło się kolorowo, co było niewątpliwą zasługą pani z kół gospodyń wiejskich. Na stołach królowały oczywiście pączki, ale spróbować można było również domowych wypieków i tradycyjnych polskich potraw, pierogów.
smalcu na pajdzie domowego chleba, a jak w parze z kiszonym ogórkiem. Tyle słodkości na tym stole, co pani przygotowały? Oczywiście dzisiaj mamy łaski pączek, więc przede wszystkim pączki z różnego rodzaju nadzieniem, ale również ciasta, karpatki, cappuccino, gofry, gorącą czekoladę, kokosanki, babeczki, także wszystko na słodko dzisiaj. My jesteśmy Gorczynianki z Gorczyna. No i co roku na takie imprezy tutaj przyjeżdżamy na rynek, na wszystkie, które tutaj się odbywają na naszym rynku w Łasku. No i mamy swoje wyroby, różne wypieki i wyroby swoje, chleb. No akurat w tym roku, w dzień co dzisiaj jest, są pączki oczywiście. Ale jest też, widzę, smalcz. Jest smalec, chlebek, ciasta różnego rodzaju. Ręcznie robią takie różyczki. Widziałam. I są nam jeszcze pierożki ruskie i z kapustą i z grzybami. Co pani przygotowały na dzisiejszy łaski pączek? Przygotowałyśmy tradycyjne pączki z marmoladą, z posypką różaną. Do tego są faworki, pączki wiedeńskie, również ciasto, sernik, przepyszny sernik, świeżo pieczone pączki. Dzisiaj od 4 godziny dziewczyny piekły, że gorące były, przywiezione gorące. No i one znikają w trybie błyskawicznym. No już nic, tak, oczywiście, wszystko. Poszło, nie ma nic, zostały tylko to, co ciasta jeszcze zostały. A panie co tutaj mają? Mamy tak, oponki, mamy pączki, serniki, jabłeczniki, mamy już dekoracje nasze. No właśnie, a kto te dekoracje przygotowywał? No my. Panie! Przy pomocy oczywiście naszych mężów, tak? Ciasta widzę, że takie smaczne, że już prawie ich nie ma. Tak, bardzo szybko tutaj zniknęły z tarc i pączki też. Tak, jednak to są domowe wypieki. No właśnie, panie przygotowywały. Tak. Osobiście. Osobiście. Własnymi rękoma. Własnymi rękoma. 5:20 zaczęłam ciasto na pączki, tak? I smażyłam. Wszystko robiłyśmy same. No, dziewczyny z koła gospodyń. Drużynę mamy tutaj nieliczną, ale więcej nas było. Z stroików narobione, pączki. Naprawdę wczoraj cały dzień miałyśmy piecze. Jej, bo u was to w ogóle różnorodność wielka i jest kolorowo, i na słodko, i na słono. No jest. Starałyśmy się. No i pięknie panią wyszło. Zawsze. Zawsze się staramy. Myślę, że będzie coraz lepiej. Stoły uginały się pod ciężarem swojskiego jadła, a na płycie rynku dodatkowym folklorem raczyli mieszkańców animatorzy kultury z Łaskiego Domu Kultury w przebraniach, bo przecież karnawał to czas zabawy i maskarady. Skąd, drogie panie, pomysł na tę stylizację, wyjątkową stylizację? Pomysłów było dużo więcej. Wczoraj była burza mózgów i przetrzepywanie magazynów w naszej kostiumerii, którą posiadamy bardzo bogato, więc wariantów było mnóstwo, od strojów zwierzęcych. Koleżanka tutaj miała być krową, została wilkiem. My to tak zdecydowanie w takie klimaty babsko-straszydłowe. Gdzie są miotły, przepraszam? Ja podparłam tam, bo namiot się chwiał. No zajęte, bo będziemy pączusie rozdawać. A ja będę pyszne. Tak. Nos może przeszkadzać w jedzeniu pączku. Ja będę tylko rozdawać. Dziewczyny, pięknie wyglądacie. A co to są za stroje? Łowickie. Czym się te łowickie stroje charakteryzują? Na pewno mocno rozklaszowanymi spódnicami tutaj. Ale Zuza jeszcze będzie miała chustę taką jak Madaria, tylko chusta dojedzie za chwilę. Jasne. Kolory też są chyba ważne, prawda? Tak, tak. No są bardzo barwne stroje. Kolorowe, bardzo kolorowe są. I kwiaty też. I widzę pana, to nie jest kontusz. Co to jest? No, jakiś taki szlachecki z kostiumerii. Który to jest wiek? No, ja myślę, że 18, 17, nie? Gdzieś tak, no, 17 bardziej. No i tam kostiumeria jest bardzo duża, także był fajny wybór. A ponieważ jest chłodno, to chciałem, żeby to było coś takiego bardziej cieplejszego. No ale i tak pogoda dopisuje, prawda? Jak na taką imprezę. Także jest fajnie. Z uczty dla ducha i podniebienia skorzystało wielu mieszkańców. Jak się podoba im? Bardzo się podoba. Właśnie u harcerzy wywróżyli mi, że czeka mnie wielka przygoda i bardzo się cieszę z tego. Ojej. Gratuluję serdecznie. A jak słodkości? Już był pączek? Pączek tak, bardzo pyszne pączki. Polecam tutaj u pań z KGW. Przeróżne są wystawione, więc polecam, bardzo dobre. Powiedz, Misiu, co tu robisz? No przyszłem tutaj na pazarek, no i będziemy i na pewno coś tam kupię. A co będziesz kupować? No,
coś, co trzeba, co będzie, to co mi się spodoba, to wezmę, no. Tak, jest duży wybór, a aniołek będzie strzec misia. No tak. Przy organizacji tego radosnego wydarzenia mieszkańcy Łasku nie zapomnieli o trudnej sytuacji naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Łaskowianie są solidarni z Ukrainą i ofiarują swoje czynne wsparcie. W sobotę harcerze z Łaskiego Chówca ZHP prowadzili zbiórkę darów dla obywateli Ukrainy. Organizujecie zbiórkę na rzecz Ukrainy. Proszę, powiedz o inicjatywie. Tak, zdecydowaliśmy się, że dzisiaj przyłączymy się do zbiórki Urzędu Miasta Łodzi, który współpracuje z miastem Lwów i Odessą, ale tutaj jest ta zbiórka skupiona głównie dla Lwowa. Zbieramy artykuły takiej pierwszej potrzeby, jak na przykład żywność długoterminowa, jakieś ubrania, koce termiczne, płaszcze przeciwdeszczowe, latarki, takie rzeczy najpotrzebniejsze. Cała lista rzeczy jest tutaj na naszym stoisku, można się więcej dowiedzieć, ale też na naszych profilach w mediach społecznościowych, na profilach Urzędu Miasta Łódź. Mamy tam więcej informacji. A długofalowo planujemy zaangażować się w zbiórkę, która będzie przeznaczona dla ośrodka w Kostuchnówce. Jest to ośrodek, z którym harcerze współpracują, ponieważ dbają o groby, o cmentarze, które są na Ukrainie polskich żołnierzy. Właśnie w Kostuchnówce. I ten ośrodek, który tam jest, zostanie przeznaczony dla osób, które są z Ukrainy i potrzebują pomocy, które przemieszczają się bliżej bezpiecznych miejsc, takich jak właśnie Kostuchnówka. Głównie będą potrzebne leki oraz żywność z długim terminem przydatności. W ramach sobotniej imprezy Muzeum Historii Łasku przygotowało wystawę poświęconą zwyczajom związanym z okresem karnawału i tradycyjnym potrawom. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w związku z otrzymanymi niepokojącymi informacjami od mieszkańców zasobów SSM dotyczącymi prób wyłudzenia pieniędzy na montaż rzekomych czujników gazu w mieszkaniach, spółdzielnia przypomina, że wszelkich przeglądów gazowych, elektrycznych, kominiarskich dokonują firmy, które mają podpisane umowy ze spółdzielnią, posiadają stosowne upoważnienia i nie pobierają żadnych opłat. Przed przystąpieniem do wykonywania przeglądów wywieszane są ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych. Apelujemy o Państwa ostrożność. Szukasz stabilnej pracy? Chcesz czuć się potrzebny i doceniony? Dołącz do naszego zespołu. Oferujemy Ci umowę o pracę, szeroki wachlarz benefitów, takich jak darmowy transport dla pracowników, poczęstunek w ciągu dnia i wiele innych. Firma Borg zatrudni osoby chętne do podjęcia pracy na produkcji i na magazynie. Zgłoś się i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. Witam, nazywam się Grzegorz Holsztyn i jestem dyrektorem zakładu Borg Automotive z Duńskiej Woli. Jesteśmy stabilną firmą, istniejącą na rynku od 30 lat, opartą na solidnych wartościach i ciągle się rozwijamy. Naszym pracownikom zapewniamy bezpieczeństwo, stabilizację i możliwość rozwoju. Nie czekaj, dołącz do nas. Dokumenty możesz złożyć w naszej siedzibie na ulicy Żytniej 5 przez 7 z Duńskiej Woli lub pod adresem rekrutacja@borgautomotive.com. Pierwsza okręgowa stacja kontroli pojazdów w regionie PKS Sieradz przy ulicy Wojska Polskiego 63 zaprasza na badania techniczne pojazdów. Stacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13. W ramach przeglądu uzupełnienie płynu do spryskiwaczy w pojazdach do 3,5 tony. Zapraszamy! W
firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma Ekowiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Mm.
Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Już teraz w imieniu Doroty Maciejewskiej zapraszam na środowy program, tradycyjnie po godzinie 18. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego tygodnia. Do zobaczenia. La mattina, sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. A wy? Co? Rozdajemy prezenty. Prezenty? No, Netflix w ekstrze na cały rok, w prezencie. A, to super. O, to dla pani. Najnowszy sezon Domu z Papieru jest zawsze tam, gdzie ty. Bo teraz w Vectrze Netflix nawet na rok w prezencie. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl.